tvpodkarpacie.pl. Po raz pierwszy w historii polskiego hokeja mistrz Polski skrzyżował kije ze zdobywcą Pucharu Polski w walce o Super Puchar Polski. W konfrontacji Ciarko PBS Bank KH Sanok z Komarch Krakowią lepsi okazali się podopieczni Rudolfa Rochaczka, którzy wygrali to spotkanie 6-4. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo. Był to ciężki mecz, chociaż nie pierwszy w tym sezonie, bo graliśmy dwa razy sparring. Dwa razy przegraliśmy, mimo że prowadziliśmy po pierwszej tercji 2-0 i 3-0. Dzisiaj baliśmy się powtórki tego, ale udało się, świetnie zagrała cała drużyna, bo były błędy, ale to jest do ligi wiadomo, że jest opóźniony start, więc też te kluby nie mają za bardzo pomysłu jak się przygotowywać, bo jest za długi okres po prostu czasu. No ale trzeba wstrzymać, żeby ta forma przyszła na koniec września dopiero. Na pewno fajna inicjatywa, że jest coś takiego. Tylko powinno być to wcześniej ustalone, że jest grane co roku puchar, super puchar i wiadomo jak w związku to wygląda. Gramy puchar, super puchar, ale premii od związku jeszcze nie dostaliśmy za Puchar Polski, więc jest to następny paradoks polskiej ligi, no ale może będzie lepiej. Na pewno rozczarowanie jest u każdego z nas i każdy nie jest zadowolony z naszej gry, ze zawodników, bo na pewno może daliśmy z siebie wszystko, ale nie wyglądało to tak, jak chcieliśmy, jak żeśmy sobie założyli przed tym meczem. Na pewno walczyliśmy, ale czegoś zabrakło. Na pewno te dwie bramki tak szybko stracone troszkę podciąły nam skrzydła i musieliśmy, jak to nieraz już bywało, gonić wynik od początku i brakowało nam troszkę może w końcówce siły, żeby strzelić tą o jedną bramkę więcej. No, na pewno też duży wpływ na to miało, że graliśmy na pięciu obrońców i też przy takim szybkim meczu mogło się tak stać, że zabrakło tych sił. Na pewno wszyscy zawodnicy z jednej i z drugiej strony wyszli i grali, dali siebie wszystko, czyli na 100%. Czy był to 100% poziom wszystkich zawodników obu drużyn? Myślę, że nie.
I do jednej i do drugiej drużyny, z tego co wiem, dołączyli zawodnicy, którzy mniej grali bądź byli kontuzjowani. Widać było, że jeszcze nie są w pełni zdrowi, w pełni formy. Na pewno to miało jakiś wpływ może nie wynik, ale na grę jednej i drugiej drużyny. Ale na 100% każdy z siebie dał wszystko, co w tej chwili miał. Brakuje rytmu meczowego. Posunula se liga do tylu, takže museli jsme, nebo já jsem musel zrobit korekty při gotovaniu. Nejde 2 měsíce po prostu trénovat mocno před ligou a później začne liga a bude sil brakovat, šipkošti všeckého. Takže my máme 14 dní do ligy, takže je to okres přigotovávší. Myslel, že nikt speciálně se nepřigotovoval do tego meču, bo to je za duže riziko, že tam týden času alebo ile se ktož přigotoval do tego meču, po prostu šlo se z maršu. A vědomo, predmečovi, zgraně, noví závodníci a tak dále, to všechno mělo vplyv na požom gry. Vědomo, ladných akcí byly, mohlo být věncej, ale myslím, že války nebrakovalo. A tu je třeba se zastanovit to, co jsme gadali před, aspoň já jsem gadal před mečem do televize, že ten meč, jeżeli začíná liga 26., tak taky meč by se měl odbyt 24., kdy jsou zespoly už poprostu mají full sklad, zgrané optimálně na počátek sezonu a napevno by ten požom byl vyšší. tvpodkarpacie.pl